to znienacka. To nie kolejna, ale pierwsza i druga runda górskich samochodowych mistrzostw Polski. No to w Forstiera nie jest akurat, to już normalne samochody jeżdżą klasyfikowane w GSM-ce. Wielka chwała organizatorowi Lechowi.
wszystkim, a Fiatem w oryginalnym lakierze jeszcze do tego, nie? A ponieważ wiemy bardzo dobrze, poczekaj jeszcze chwilę, jak ma...